Cześć, dzień dobry, witam Cię serdecznie na kolejnym webinarze, który mamy w ramach konferencji Projektowanie rozwiązań dla edukacji, czyli Design Thinking po polsku. Na początku chciałabym bardzo, ale to bardzo podziękować wszystkim partnerom, którzy pomagali nam w kwestiach organizacyjnych, w kwestiach promocyjnych związanych z tym eventem i dzięki nim tak naprawdę udało nam się całość dopiąć i realizować. W tym między innymi chciałam podziękować dostawcy platformy, na której spotykamy się dzisiaj, czyli Click Meeting. Słuchajcie, celem całego tego wydarzenia jest pokazanie, jak to myślenie projektanckie, czyli design thinking, może funkcjonować na naszym polskim podwórku, czyli pokazanie takich rzeczywistych, namacalnych, realnych przykładów zastosowań tego właśnie podejścia. I dzisiaj będziemy patrzeć na bardzo specyficzny wycinek życia szkoły, bo będziemy patrzeć na to, jak komunikuje się ona ze światem zewnętrznym za pomocą strony internetowej. Bo dzisiaj naszą prelegentką jest nie byle kto, bo Iza Błaszkiewicz, która jest w Design Thinking w szkole, czyli w naszej firmie, digital ekspertem. I będzie przez najbliższą godzinę pokazywać Wam i dzielić się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą właśnie w tym zakresie, jak przygotować stronę, która będzie skuteczna i będzie pokazywała wyróżniające cechy Waszej szkoły na tle innych placówek. Iza z wykształcenia jest psychologiem, ale ma bogate doświadczenie w biznesie, bo była menadżerem w agencji interaktywnej i pracowała też jako specjalista w działach marketingu wielu różnych branż. Wie, co mówi jednym słowem, bo rzeczywiście dużo, dużo z tym pracowała. Ja zapraszam serdecznie naszą prelegentkę dzisiejszego webinaru. Izo, dołącz do nas. No, dzień dobry. Dzień dobry. Iza, poprosiłam uczestników, żeby napisali w komentarzu, z jakiej są szkoły, czego Super. Uczą. Może ta informacja będzie Tobie przydatna, a mi na pewno później w komentarzach sobie to przejrzę. Tymczasem oddaję Ci głos i życzę nam wszystkim wartościowego i dobrego czasu. Najbliższa godzina będzie poświęcona cyfrowemu światu. Niech nas porwie. Dzień dobry Państwu. Ewo, bardzo Ci dziękuję za przepiękne przedstawienie mnie i mojego doświadczenia. A ja chciałam dzisiaj Państwu powiedzieć krótką historię o tym, dlaczego tu jestem, skąd w moim życiu strony internetowe i design thinking. I tak jak już Ewa wspomniała, ja pracując przez wiele lat w agencji marketingowej, prowadziłam różne projekty, które polegały między innymi na stworzeniu dla klienta strony internetowej. I zauważyłam tutaj jeden bardzo istotny problem. Otóż zawsze na którymś etapie prac musiałam poprosić klienta o przesłanie mi materiałów, które zostaną na tej stronie zamieszczone, na przykład treści, zdjęcia, wideo, jakieś różne PDF-y, które klient sobie życzy. Klient zawsze mówił coś takiego, wysyłał mi zbiór jakichś treści bliżej nieokreślonych, paczki zdjęć, niekiedy to w ogóle były jakieś mega pliki, które musiałam pobierać i pobierać i pobierać. Wysyłał mi też jakieś inne swoje pliki, dokumenty, referencje i kazał mi to poukładać. Kazał mi wybrać to, co według mnie jest najlepsze. No i tutaj nie wiem, czy Państwo czują to, co czułam wtedy ja, ale miałam bardzo duży problem, bo kto jak nie sam klient wie najlepiej, co z tych jego treści będzie najbardziej odpowiednie, najbardziej skuteczne, co najbardziej zainteresuje jego odbiorcę. Więc no, miałam tutaj dużą trudność i wtedy tak naprawdę próbowałam bardzo mocno wczuć się i wniknąć w tą branżę, w ten produkt, w klienta, w jego odbiorcę, czyli można powiedzieć, że zaczynał się etap takiej głębokiej empatii, czyli tego pierwszego procesu, etapu procesu design thinking, żeby jak najlepiej te materiały przetworzyć i stworzyć z nich jak najlepsze, wyciągnąć z nich jak najlepszą esencję.
Oczywiście było to poparte researchem, rozmową z klientem, z jego pracownikami, więc no wtedy niestety, ale musiałam to robić w taki trochę intuicyjny sposób, żeby całość miała sens, ale no, dało mi to bardzo dużo. I tak naprawdę od tego momentu zaczęło się moje takie silniejsze patrzenie na projekty marketingowe z perspektywy człowieka i jego potrzeb. Wtedy jeszcze nie znałam design thinking, nie znałam Ewy, bo to tak naprawdę ona zaraziła mnie tą metodyką. I teraz w swojej pracy staram się i bardzo lubię łączyć moje doświadczenie sprzedażowo-marketingowe z wykształceniem psychologicznym i z metodyką design thinking. Mam wrażenie, że to naprawdę dużo, dużo pomaga i będę dzisiaj chciała Państwu też zaszczepić taką metodę myślenia, może taki sposób myślenia marketingowo-ludzki, tak, żebyśmy te strony internetowe szkolne mogli zorganizować w taki bardzo ciekawy sposób. Dobrze, przygotowałam dla Państwa dzisiaj troszeczkę wskazówek, jak właśnie z empatią spojrzeć na Państwa szkolne strony internetowe i je ulepszyć, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałabym zadać Państwu jedno pytanie, bo jestem strasznie ciekawa, co Państwo mi odpowiedzą i później przedstawię tutaj na wizji też wyniki i sobie o tym jeszcze porozmawiamy. Dobrze, ja tutaj za chwilkę włączę taką ankietę i będę prosiła Państwa o wybranie jednej z czterech odpowiedzi. Jednej z czterech dostępnych odpowiedzi, która wydaje się Państwu najbardziej odpowiednia. Bardzo proszę o głosowanie. Czyli wygrała odpowiedź 12 sekund. Około 30% z Państwa uważa, że 12 sekund potrafimy skupić naszą uwagę. Na drugim miejscu 60 sekund. No i później już trzecie miejsce ex aequo 128 sekund. A oto jest odpowiedź na moje pytanie. 8 sekund, drodzy Państwo, wystarczy, aby uwaga odbiorcy została rozproszona. Jest to liczba, która została poparta badaniami oczywiście. Co najlepsze, nawet złota rybka ma lepszą koncentrację od przeciętnego internauty, bo u niej to jest 9 sekund, także musimy się poprawić koniecznie. Ale drodzy Państwo, co może być wynikiem, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Otóż badania mówią, że pogarszający się stan naszej koncentracji to wynik wszechogarniającej nas technologii. Przez stały dostęp do serwisów internetowych, do urządzeń mobilnych również, jesteśmy ciągle żądni nowych bodźców i chcemy ich więcej i więcej. Wiąże się to też troszeczkę z takim zjawiskiem multitaskingu, tak? Czyli robimy coś, za chwilę odbieramy telefon, odpisuję, jedną ręką gotujemy obiad, szczególnie my kobiety, jedną ręką gotujemy obiad, drugą na drugiej trzymamy dziecko, a nie wiem jeszcze czym, odpisujemy na SMS-a, tak? Więc no, jest to zjawisko powszechne. Czy dobre? Nie wiem. Natomiast w marketingu mamy 8 sekund, aby przykuć uwagę odbiorcy, tak? I drodzy Państwo, no żyjemy w świecie digital. Statystyczny Polak, proszę zobaczyć, korzysta z internetu około 6 godzin dziennie. To jest 1/4 dnia. 1/4, 25% to jest bardzo dużo. 61% użytkowników smartfonów aktywnie korzysta z nich w 5 minut po przebudzeniu, a 88% w ciągu 30 minut. 96% w ciągu godziny. Czyli ogrom z nas budzi się i praktycznie do godziny sięgamy po telefon. Wśród tych osób są nasi obecni i przyszli uczniowie, studenci, rodzice, nauczyciele, osoby z lokalnego środowiska szkoły itd. Dlatego tak ważny jest wizerunek szkoły w internecie i posiadanie przez nią dobrej i skutecznej strony internetowej. Bo
Bo ja bym w ogóle, drodzy Państwo, chciała, żebyśmy myśleli o swojej szkole trochę jak o przez pryzmat biznesu i traktowali ją jako markę, a edukację jako usługę, która podlega sprzedaży, również online. I mimo, że zestawiam tutaj edukację z biznesem, to chciałam też Państwu pokazać, jak się przedstawiają właśnie statystyki cyfryzacji wśród naszych polskich firm. I proszę zobaczyć, że tutaj też wcale nie ma szału. Polskie firmy nie wykorzystują w pełni potencjału świata cyfrowego. 30%, około 30% polskich firm ciągle nie ma strony internetowej. 2/3 przedsiębiorców nie wie, jak się promować w internecie, jak skutecznie sprzedawać swoje produkty, czy jak nie wiedzą, jak obsługiwać narzędzia marketingowe. Co prawda, tych narzędzi jest bardzo dużo, ale no, ta wiedza jest, można by powiedzieć, niezbędna, by swój biznes prowadzić. Niestety nie znalazłam danych dotyczących edukacji, ale biorąc pod uwagę to, że marketing internetowy w biznesie istnieje już, prawda, dosyć długo, to ze smutkiem przypuszczam, że w edukacji może to się przedstawiać nawet gorzej. Dlatego, drodzy Państwo, przechodząc już do konkretnych wskazówek odnośnie ulepszania strony internetowej Państwa szkoły i mając w pamięci złotą zasadę 8 sekund, bardzo zachęcam Państwa do maksymalnego dopracowania i dopieszczenia strony głównej witryny szkolnej. To właśnie strona główna będzie jako pierwsza, zazwyczaj jako pierwsza będzie odwiedzana przez użytkownika. No i trzeba tutaj po prostu zrobić dobre wrażenie. A z doświadczenia wiemy, nie wiem jakie Państwo co prawda mają doświadczenia, ale ja bardzo często jak surfuję po internecie, to widzę, że bardzo dużo stron internetowych jest zorganizowanych dosyć nieefektywnie. Struktura jest mało przejrzysta, nawigacja mało intuicyjna i żeby coś znaleźć, to naprawdę trzeba się mocno potrudzić. A wiadomo, że im dłużej czegoś szukamy w sieci, my zniecierpliwieni internauci XXI wieku, to tym szybciej z tych stron wychodzimy. Więc warto by było tak przykuć uwagę tego naszego odbiorcy, żeby zatrzymać go powyżej tych 8 sekund, najchętniej około 30, bo wtedy wzrasta już prawdopodobieństwo, że użytkownik zostanie na naszej witrynie jeszcze dłużej, pragnęlibyśmy, żeby został chociaż te 2 minuty, bo jest to już wiecznością w sieci. I tutaj też mam dla Państwa taki wykres, który obrazuje właśnie, że im dłuższy jest czas przebywania na stronie internetowej, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo jej opuszczenia, czyli im bardziej zaciekawiamy tego użytkownika, im bardziej sprawiamy, że ma on ten efekt wow, tym chętniej on u nas zostanie, tym chętniej być może też zostanie naszym klientem, uczniem, rodzicem, ucznia, studentem. Kluczem jest tutaj zatrzymanie odbiorcy na naszej witrynie, ale co tak naprawdę możemy zrobić, żeby tego odbiorcę zatrzymać? W jaki sposób go zatrzymać i zainteresować? I teraz chciałabym, żeby sobie Państwo wyobrazili taką sytuację, że są Państwo na przyjęciu albo na jakimś spotkaniu, nie wiem, meetingu, konferencji, gdziekolwiek, w szkole może, na radzie pedagogicznej, tak? Pojawia się jakaś osoba nowa, której Państwo nie znają i podchodzi do Was i nagle zaczyna opowiadać o sobie. Nic więcej jej nie interesuje, tylko mówi o sobie. Na pewno po pewnym czasie już będziecie i znudzeni, i troszeczkę zniechęceni, prawda? A co innego, gdyby ta osoba podeszła i z zaciekawieniem zapytała, jak się Państwo nazywają, czym się zajmujecie w życiu, może coś o Waszą rodzinę, w zależności tutaj od kontekstu, gdzie jesteśmy, prawda? I to ta sama zasada tyczy się też stron internetowych, czyli przestajemy mówić na tych stronach szkolnych o sobie, o szkole,
przestajemy. Strona musi być user-friendly, czyli przyjazna użytkownikowi. To on ma tam znaleźć dla siebie to, co dla niego jest najistotniejsze. Czyli nie mówimy, co oferujemy, tylko mówimy, co uczeń z tego może czerpać, co rodzic może z tego czerpać. I tu kłania się właśnie empatia. Empatia, czyli znowu ten pierwszy etap procesu metodyki design thinking, czyli wejście w buty użytkownika, wejście w buty odbiorcy i zastanowienie się, czego on może szukać na tej witrynie, co go może tam interesować. I teraz pewnie się Państwo zastanawiają, skąd my to mamy wiedzieć, co tego ucznia może zainteresować, albo co tego rodzica może zainteresować. Może coś w Państwa głowach, mogą coś Państwo na pewno przypuszczać, domyślać się, ale no nie będą to miarodajne myśli. I jak to sprawdzić? Tutaj też bardzo dobrze sprawdzają się metody design thinking, na przykład badania ilościowe, wywiady pogłębione, czy po prostu obserwacja, ale chyba najlepszym sposobem jest zaproszenie użytkowników do tworzenia takiego prototypu strony internetowej, obojętnie czy to strony internetowej, czy czegokolwiek. Tutaj dziewczyny na poprzednim webinarze mówiły o kubku, który można sobie zaprojektować z jakimś wymarzonym uchem. Także zaproszenie użytkownika do tego procesu projektowania jest tak naprawdę najlepszą metodą, aby poznać jego potrzeby, co zresztą też zakłada jeden z programów DT w szkole, gdzie uczniowie właśnie są zapraszani na takie warsztaty, na cykl w zasadzie warsztatów i tworzą bardzo prosty oczywiście prototyp strony internetowej ich szkoły na bazie ich potrzeb, na bazie też potrzeb rodziców, bo mają tutaj przerwy między warsztatami, mogą się konsultować, więc tworzą ten prototyp strony. Ale nie to tak naprawdę tu jest najistotniejsze. Najistotniejsza jest ta współpraca ich, ta możliwość działania, współpracy w grupie, rozwój ich umiejętności, innowacyjności, kreatywności i też umiejętności takich digitalowych, właśnie troszkę marketingowych, umiejętności researchu, czyli coś, co bardzo rzadko na lekcji jesteśmy w stanie im dać. Kolejną taką rzeczą, o której muszą Państwo pamiętać, kreując swoją stronę internetową szkoły, to wyróżnij się albo zgiń. Czyli musimy tutaj być na bieżąco, musimy się inspirować też stronami innych szkół. Zachęcam szczególnie do przeglądania sobie stron szkół zagranicznych, gdzie naprawdę to już bardzo fajnie wygląda i można ciekawe rzeczy podpatrzeć. I proszę, też zachęcam do takiego nie myślenia o stronie internetowej jako o tworze, który jest już dokonany i skończony. Tak? Bo tak naprawdę trendy, technologia i trendy w projektowaniu stron, w różnych funkcjonalnościach stron zmieniają się tak szybko, że no musimy tutaj na bieżąco sprawdzać, co na naszych szkolnych stronach działa, co nie działa, co interesuje tego użytkownika, co go nie interesuje, w co uczniowie klikają, w co nie klikają, w co rodzice klikają, w co nie klikają. Jesteśmy w stanie to sprawdzić, powiem Państwu też dzisiaj w jaki sposób. I tutaj naprawdę zachęcam do takiego budowania prototypów, czyli wersji stron internetowych i na bazie testów, na bazie analiz, ulepszania ich, tak? Czyli to byłby taki trochę proces ciągły. I tutaj na slajdzie też mogą Państwo zobaczyć przykłady dobrze wyróżniających się szkół. To są dwie szkoły warszawskie, jedna jest szkołą typowo waldorfską, tutaj chyba nie będę tłumaczyć o co chodzi. Druga z kolei jest szkołą prowadzoną zgodnie z programem, systemem brytyjskim. Tak? Czyli nie ma tutaj tych standardowych klas jak w naszej polskiej szkole, tylko mamy podział na te ich levele. Obie są dosyć mocno tak sprofilowane i widać ten
tą cechę charakterystyczną, tak? Oczywiście nie mówię, że Państwo muszą się od razu, nie wiem, przeprofilowywać tak mocno, bo my zawsze patrzymy na szkołę pod kątem naszego lokalnego otoczenia, więc jeżeli, nie wiem, w jakiejś lokalizacji Państwa jest jedna szkoła, która ma basen, to już będzie wyróżnik. Jeżeli jest jedna szkoła, która ma salę sportową, to już podejrzewam, że dla lokalnej społeczności będzie bardzo wartościowy wyróżnik. Także szukamy tych wyróżników i testujemy, sprawdzamy, prototypujemy, ulepszamy. A tak naprawdę to szukając wyróżników, powinni Państwo zastanowić się nad swoim unique selling proposition, czyli z angielskiego unikalna propozycja sprzedaży. Czyli jest to pojęcie, przez które mogą Państwo wyrazić wartość Państwa szkoły w porównaniu z innymi szkołami właśnie i zawrzeć to w jednym bądź dwóch zdaniach w formie takiego sloganu, który będzie widoczny najlepiej już na tym pierwszym ekranie Państwa strony głównej i oczywiście wyróżniony w jakiś ciekawy, atrakcyjny sposób dla odbiorcy, wyróżniony czy to kolorem, czy to jakąś ciekawą czcionką. Jeżeli kolorem, to oczywiście kolorem, szkolnym kolorem, tak bym powiedziała, tak? Czyli kolorem zgodnym z kolorami Państwa marki. O. Więc tutaj też wskazówki dotyczące tworzenia unikalnej propozycji sprzedaży. Skoncentruj się na komunikacji wyników, czyli co uczeń osiągnie w życiu dzięki temu, że uczęszczał do Twojej szkoły. Podkreśl główny problem lub zadaj pytanie potencjalnemu odwiedzającemu. Nie wiem, na przykład jeżeli mają Państwo stołówkę bądź w dzisiejszych czasach bardzo dużo dzieci jest alergikami na przykład. Tak, możemy to też zrobić jako wyróżnik, że my jako szkoła zwracamy na to uwagę i dbamy tutaj o tego ucznia. Skup się na tym, co czyni cię wyjątkowym. Zadaj sobie pytanie, co oferujesz, czego nikt inny nie robi. I wyróżnij to na stronie, tak? Czyli to, co już powiedziałam. Pokaż właśnie swoją wartość, zamień cechy na korzyści. Tutaj na screenie mogą Państwo zobaczyć, na tym zielonym pasku, to jest szkoła w Bostonie, zagraniczna, ale to hasło, które jest widoczne na zielonym pasku, bardzo fajnie eksponuje właśnie te korzyści, które uczniowie zyskują z uczęszczania do tej szkoły, czyli expand horizons, czyli poszerzamy horyzonty i uczymy widzieć rzeczy z różnych perspektyw. Tak, to są umiejętności przyszłości, powiedziałabym. Także bardzo fajnie. Proszę sobie pomyśleć, czy moglibyśmy też to tutaj wasze szkoły, państwa szkoły w jakiś taki ciekawy sposób ująć. Jak to zrobić? Bo czasem trudno tak od razu, zwłaszcza jak się jest w środku, tak, jest się zaangażowanym w to, to ciężko jest wyciągnąć tą esencję, tą korzyść, ale wtedy proszę sobie zadać takie trzy pytania. Co oferujemy? Co czyni to wyjątkowym? I jak to poprawia życie naszych uczniów? Bądź ich rodzin? A może lokalnej społeczności? Kolejną też bardzo ważną rzeczą jest, napisałam tutaj społeczny dowód słuszności, czyli taka psychologiczna zasada, że człowiek, który nie wie, jaką podjąć decyzję, kieruje się decyzją innych osób, bo na przykład dowiedział się, usłyszał, że ktoś osiągnął jakiś sukces, że na przykład jakiś uczeń, który uczęszczał do Państwa szkoły, osiągnął sukces, aha, to my też tak chcemy, czyli pochwal się swoimi uczniami i ich sukcesami, wyeksponuj to na swojej stronie internetowej. Pokaż, co dzisiaj robią absolwenci Twojej szkoły, kim są, co osiągnęli. Pokazuj też efekty bieżących projektów i ich pozytywny wpływ na życie uczniów, rodzin, nauczycieli, szkoły i tym podobne. Tak? Czyli pokazujemy te bardzo dobre strony z naszej działalności i z tego, co udało nam się już osiągnąć
dla naszych uczniów, nie dla nas, dla naszych uczniów. Nie zapomnij też o referencjach. Proszę nie zapominać o referencjach w takim kontekście, że teraz bardzo często na stronach internetowych można spotkać cytaty osób, które korzystały na przykład z danej usługi bądź produktu, bądź właśnie uczęszczały do danej szkoły, czy na określone studia. I są to cytaty słowo w słowo od tych osób zaprezentowane do wiadomości innych. Nie zapominamy o referencjach też dlatego, drodzy Państwo, że bardzo często w czyichś słowach możemy odkryć tą naszą unikalną propozycję sprzedaży. Czasami siedzimy, trudzimy się, myślimy, co to może być, co my możemy takiego dać jako korzyść, a wystarczy, że czasami jedna osoba coś powie, jakiś nasz były uczeń, powie jakieś zdanie i nagle dostajemy olśnienia. Aha, wow, tak? To przecież to jest dla nich wartość, więc to wyeksponujmy. Także notujmy sobie, o tak, materiały będą na maila. Także notujmy sobie te opinie, które do nas docierają słowo w słowo i też przedstawmy je na naszej stronie internetowej, niech inni zobaczą. Może dodam też, że moc referencji była mocna już kiedyś, już dawno, dawno temu ludzie z ust do ust przekazywali sobie informacje i polecali jakieś produkty, ale w dzisiejszych czasach ta moc jest naprawdę mega, mega zmaksymalizowana z tego względu, że tutaj już nie uczestniczą w tej wymianie tylko dwie osoby. Tutaj te referencje możemy przedstawić do ogółu, możemy je umieścić w mediach społecznościowych, możemy je pokazać na jakichś innych social mediach, możemy je pokazać właśnie na stronie internetowej i one dotrą do naprawdę dużego grona odbiorców, więc jest to mega, mega, mega istotne. Może się to wydawać oczywiste, ale musimy sprawdzić i wiedzieć, czy nasza strona, szkolna strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych, czy ona się wyświetla na tych urządzeniach bez błędów, czy da się ją w sposób łatwy, przyjemny scrollować, a nie, że musimy tam gdzieś w dół bardzo mocno zjeżdżać i w bok, tak, żeby poszukać tego, co nas interesuje. Tak jak tutaj zawarłam na slajdzie, w Polsce mieszka prawie 31 milionów użytkowników urządzeń mobilnych. Z całych 38 milionów populacji, czyli odsetek ogromny. 72% z nas korzysta z komunikatorów internetowych do porozumiewania się również właśnie na urządzeniach mobilnych. A tutaj też takie ciekawostki, proszę zobaczyć, te urządzenia mobilne towarzyszą nam przez cały dzień. Korzystamy z telefonu w naprawdę bardzo nieoczekiwanych sytuacjach, w publicznej toalecie, tak? Tutaj badania mówią, że aż 22% z nas korzysta z komórek, w kościele, podczas oglądania filmu, nawet w trakcie seksu. Analizy Google pokazują, że 91% użytkowników smartfonów sprawdza swoje informacje na swoim telefonie w trakcie wykonywania jakiejś czynności. Czyli znowu to skupienie uwagi, znowu to ten multitasking i znowu musimy zrobić tak, żeby strona internetowa przykuwała naszą uwagę na maksa. O matko, mam komentarz na czacie. Tak, o matko. Dokładnie, pani Małgorzato. Tak, czyli ta mobilność i też proszę pamiętać, że nie tylko mobilność, ale też to, jak strona się wyświetla na różnych przeglądarkach, bo przecież mamy i Google'a, i Firefoxa, i przeglądarkę Safari na urządzeniach Apple. Także no, tutaj duża rola programistów, informatyków w tym, żeby te strony dobrze dostosować, a Państwo jako, nie wiem, dyrektorzy, nauczyciele bądź osoby, które się interesują tematem szkolnych stron internetowych, mogą sobie po prostu sprawdzić. Tutaj właśnie trzy narzędzia do wykorzystania. Mobile Friendly Test, czyli test, w którym mogą sobie Państwo sprawdzić, czy strona jest po prostu dostosowana do urządzeń mobilnych, czy nie.
a jeżeli nie, to co wypadałoby poprawić. Test przeglądarek. Jak sobie tutaj Państwo wejdą, to zobaczą Państwo bardzo, bardzo dużo przeglądarek do wyboru. Może nie tyle przeglądarek, co ich wersji, ale zachęcam do testowania tylko w tych najnowszych wersjach oczywiście, bo one są najbardziej aktualne i tylko z nich korzystamy. No i jak strona wyświetla się na różnych urządzeniach, rozdzielczościach, to takie fajne, taki fajny podgląd właśnie, nie tylko czy jest mobilna, czy nie, ale też jak wygląda na przykład na komórce, na tablecie, na komputerze, w różnych rozdzielczościach, bez konieczności posiadania fizycznie tych urządzeń. Tak, czyli mobilność, dostosowanie do różnych przeglądarek naszej strony, ale też szybkość. W zasadzie to jest banalna wskazówka, szybkość naszej strony internetowej. Wiadomo, wszyscy chcemy, żeby strona otwierała się szybko, bo proszę zobaczyć, co się dzieje. 53% wizyt na stronie mobilnej kończy się porzuceniem, jeżeli ładuje się ona dłużej niż 3 sekundy. 3 sekundy. Tylko 9% użytkowników pozostanie na stronie, jeśli nie zaspokoi ona ich potrzeb. Czyli tracimy ponad 90% odbiorców, jeżeli nie dostosujemy tego przekazu, tego naprawdę pierwszego ekranu, pierwszego slajdu naszej strony do potrzeb odbiorcy. No i sam wzrost czasu ładowania strony internetowej o 1 sekundę może obniżyć współczynnik konwersji o aż 7%. Współczynnik konwersji to jest współczynnik osiągnięcia określonego przez nas celu, czyli na przykład jeżeli celem naszej strony jest zapis na studia, no to tutaj tak ten cel osiągniemy w 7% mniej. Jeżeli naszym celem jest po prostu umówienie spotkania z rodzicem poprzez formularz kontaktowy na stronie, no to analogiczna sytuacja. Jak sprawdzić szybkość strony internetowej? Tutaj prezentuję Państwu dwa narzędzia, których możecie sobie po prostu wkliknąć link strony i zobaczą Państwo, czy ten wskaźnik będzie, ta wskazówka będzie na zielonym polu, czy na żółtym, czy na czerwonym. Jak na czerwonym, to trzeba szybko reagować i coś robić. SEO, takie magiczne pojęcie. Co to jest SEO? SEO jest to ulepszanie strony www i jego celem jest zwiększanie pozycji tej strony w bezpłatnych, darmowych wynikach wyszukiwania. W przeglądarce, oczywiście tutaj my w polskich realiach mówimy o przeglądarce Google, bo bardzo duży ruch, no w zasadzie większość ruchu jest tylko i wyłącznie przez przeglądarkę Google. Także jest to dostosowanie, ulepszanie tej strony, żeby była ona jak najwyżej w tych wynikach wyszukiwania i tak naprawdę robi się to poprzez optymalizację tej strony na dwa sposoby. Zarówno od strony kodu strony internetowej, czyli od tej strony programistyczno-informatycznej, jak również od strony treściowej, czyli pewnie Państwo słyszeli o słowach kluczowych, które muszą być odpowiednie i odpowiednio zawarte na Państwa stronie internetowej, żeby użytkownik, który wyszukuje jakąś określoną frazę, trafił od razu na Państwa stronę. Takim zewnętrznym sposobem optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek jest zdobywanie linków zewnętrznych, czyli tak mówiąc bardzo prosto, zdobywanie miejsc w internecie, serwisów powiązanych z edukacją na przykład, w których mogą Państwo umieścić link do strony Państwa szkoły. Mogą to być też katalogi szkół, to jest najprostszy akurat link i zazwyczaj gorszy jakościowo, ponieważ tutaj te strony i te linki zewnętrzne, które do Państwa będą prowadzić, muszą być też umieszczone na stronach o dobrej jakości, o tak zwanym dobrym, wysokim page ranku, więc bardzo zwracam uwagę, żeby nie wpuszczać tych linków byle gdzie, byle by były, tylko żeby w sposób wartościowy promować
pokazywać naszą stronę też w innych miejscach w sieci, w social mediach, na kanałach jakichś zaprzyjaźnionych firm, może na fanpage'u DT w szkole na przykład, tak? Czy na jakichś serwisach po prostu związanych z edukacją. Co jeszcze tutaj powinnam powiedzieć Państwu? Aha, właśnie, na slajdzie zawarłam, że Google ma ponad 200 czynników rankingowych, które bierze pod uwagę przy wysuwaniu tej Państwa strony wyżej w wynikach wyszukiwania. Oczywiście osiągnięcie tych wszystkich 200 czynników i spełnienie tych wszystkich 200 warunków to jest mega, mega praca, w zasadzie proces, który trwa bardzo długo. Specjaliści od pozycjonowania skupiają się na najistotniejszych rzeczach, no ale też muszę tu Państwu uświadomić właśnie, że pozycjonowanie jest długim procesem. Efekty też widoczne są raczej po dłuższym czasie, nie bezpośrednio. I jeżeli zaprzestajemy optymalizacji strony, to ona automatycznie też dosyć szybko potrafi spadać w wynikach wyszukiwania. Czyli musimy to robić ciągle i stale, stale dbać o ten wizerunek, stale dbać o te linki zewnętrzne, o te nasze treści, słowa kluczowe, być na bieżąco. I też chyba bardzo ważna informacja, że 75% wyszukiwań osób nie przechodzi na drugą stronę wyszukiwań w wyszukiwarce Google, czyli no, naprawdę warto być wysoko, żeby nie stracić tego ruchu. I marketerzy szkół, zwłaszcza wyższych, bardzo często myślą, że wystarczy się pozycjonować tylko na nazwę naszej szkoły, bo na pewno jak ktoś będzie szukał, to tylko po nazwie. Otóż nie, niedoceniane są tak zwane frazy z długiego ogona, czyli frazy trzywyrazowe bądź nawet więcej, tak naprawdę całe zapytania, na przykład jaka szkoła jest najlepsza w Warszawie, do jakiej szkoły w Katowicach. Tak, rodzice potrafią wpisywać takie dosyć złożone zapytania w wyszukiwarce. I tutaj też przedstawiłam Państwu trzy narzędzia. Pierwsze SEO Optimer, sprawdzające optymalizację strony pod kątem właśnie jej przygotowania do pozycjonowania. Bardzo fajny raport, mogą sobie też Państwo podejrzeć, co jest do usprawnienia. Planer słów kluczowych, właśnie możemy sobie tutaj na podstawie jakiegoś przykładowego słowa kluczowego, na przykład szkoła podstawowa, i możemy tutaj zobaczyć całą rzeszę różnych pokrewnych słów kluczowych, które ludzie wpisują w wyszukiwarkę. No i keyword tool, czyli długie ogony, tutaj bardzo fajne narzędzie, które wskazuje nam właśnie te frazy wielowyrazowe. Mogą to być też pomysły na przykład na artykuł, jeżeli Państwa szkoła prowadzi blog, to te frazy trzywyrazowe bądź więcej mogą być fajnym tematem, tytułem jakiegoś artykułu, jakiegoś takiego opisu, w którym właśnie zawrzecie Państwo te słowa kluczowe. Dobrze, idźmy dalej. Schodząc już z tych technikali, proszę, żeby Państwo pamiętali też o angażowaniu widza wizualnie. Tak, czyli wygląd strony internetowej. O, tutaj chyba będę mogła odpowiedzieć na pytanie, czy dobrze jest umieszczać dużo poruszających się elementów na stronie głównej. I tak, i nie, natomiast to jest taki, te poruszające się elementy typu flash na przykład, to był trend raczej kilkadziesiąt nawet lat wstecz, gdzie jak się coś ruszało, to było fajnie. Teraz raczej prostota jest w modzie, natomiast no, nadal używamy w marketingu, czy to pop-upów, czy to czatu online, który gdzieś tam wyskakuje nam z dołu strony i możemy zadać szybko pytanie. Musimy po prostu to wyważyć, musimy te elementy wyważyć tak, żeby nagle po wejściu na stronę one nie zaatakowały tego uczestnika, nie wiem, z tej strony pop-up, z tej strony czat, tutaj coś jeszcze, tak, żeby nie było tutaj tego wszystkiego za dużo, bo proszę pamiętać, mamy tylko 8 sekund i jak użytkownik nam się rozproszy na nie wiadomo ile elementów, to nie przeczyta Państwa unikalnej propozycji sprzedaży, a o to nam chodzi.
żeby to ona była na pierwszym rzucie widoczna. Jak angażować wizualnie? Przede wszystkim dobre zdjęcia, dobre jakościowo zdjęcia, no i też wideo. Wideo jest już w tym momencie królem kontentu, tak to nazywamy w marketingu. No, nawet na następnym slajdzie tutaj Państwu napisałam, że w 2020 roku wideo będzie stanowić już 80% całego ruchu internetowego na mobilu. Na mobilu. A przeciętny Polak ogląda treści wideo 4 godziny dziennie, czyli no fajnie by było, jakby szkoły też w to wideo weszły. I co może być na tym wideo? To mogą być na przykład referencje od rodziców, referencje od uczniów, oczywiście po wcześniej wyrażonej zgodzie rodzica. Co może być to jeszcze? To mogą być też jakieś materiały przydatne dla przyszłej kadry szkoły, bo dlaczego by nie? Dlaczego nie myślimy tylko o uczniach, myślimy też o pracownikach, bo przecież chcemy mieć jak najlepszą kadrę. To mogą być jakieś wideo na przykład z wydarzeń szkolnych, pozaszkolnych, z jakichś warsztatów, projektów, w którym Państwo biorą udział. To nie muszą być wideo nie wiadomo jakie i jak długie, to mogą być krótkie urywki, nawet kilkusekundowe, które przedstawiają coś fajnego, co się w Państwa szkole dzieje. Aha, i na slajdzie tutaj też zamieściłam linki do miejsc, w których mogą sobie Państwo pobrać bezpłatne zdjęcia i bezpłatne wideo. Wiadomo, że te bezpłatne rzeczy nie będą tak dobre jakościowo, ale może akurat się komuś przyda, bo może sobie można coś obrobić, coś dodać, coś zmienić w tych zdjęciach, w tych wideo, więc warto z tego skorzystać. Aha, i tutaj chciałam Państwu też pokazać stronę. Proszę zobaczyć. To jest szkoła w Londynie. I od razu po wejściu mamy w tle wideo, na którym widzimy dzieci, widzimy jak, co robią w szkole, jakie to są fajne rzeczy. Czy widzą Państwo film? Dobrze. Co więcej, zjadę też niżej. Proszę zobaczyć, że oprócz tego, że tutaj w tle jest wideo, to niżej, obok takiej, w takiej, przy takiej sekcji, gdzie jest po prostu opisana misja tej szkoły, też mamy wideo. Może nie będę tego puszczać, bo się pewnie Państwu zdubluje głos. Jak sobie Państwo w wolnej chwili tam wejdą i zobaczą, to tam po prostu dzieci opowiadają o korzyściach, jakie wynoszą z bycia w tej szkole. W naprawdę taki fajny, naturalny sposób. Przechodzimy do sedna. Minimalizm, tak? Pokażę Państwu przykład takiej bardzo minimalnej strony, żeby też mogli Państwo zobaczyć. Może też trochę przerysowany przykład, ale naprawdę w tym momencie tego typu projekty są na czasie. Czy widzą Państwo? Tak, to jest strona też designera w zasadzie. Będę przewijała, czyli ta prostota, gdzie mamy czyste tło, duże czcionki, duże przyciski, fajne grafiki, w zasadzie tego tekstu nie ma dużo, jest dużo takich przestrzeni wolnych, białych, czystych, wszystko jest czyściutkie, o, i w zasadzie ta strona nie jest długa, menu też jest bardzo krótkie. Są tutaj najważniejsze rzeczy, najważniejsze z najważniejszych, powiedziałabym. Tak, fajna, taka spokojna. Tutaj też mam do pokazania stronę, która jest związana z edukacją. Ona już jest troszkę bardziej skomplikowana. Aczkolwiek nadal ten trend jest widoczny, czyli ta duża czcionka. Tutaj korzyści w postaci cyfr, tak? Takie przejrzyste, proste boksy.
Znowu widzimy wideo, tak? Znowu jest wideo. I znowu jest ta prostota, ta jasność, klarowność. O, tutaj jest nawet miejsce, proszę zobaczyć, na referencje, na cytaty, tak? Zbliżając się ku końcowi, to jest taka najistotniejsza kwestia, którą Państwa strona musi wyrażać. Używaj WIR, CTA napisałam. WIR, czyli skrót od woman in red, czyli kobieta w czerwieni, bądź CTA, różnie to nazywamy w marketingu, CTA, call to action, czyli wezwanie do działania. Proszę się zastanowić, jaki Państwa strona ma mieć cel. Co odbiorca wchodząc na nią ma zrobić? Czy rodzic wchodzący ma się zapisać na spotkanie poprzez formularz? Czy ma wykonać telefon bezpośrednio ze strony? Czy uczeń, student ma po prostu kliknąć jeden raz i dodać się do wydarzenia dni otwartych uczelni? Tak? Oczywiście te wezwania do działania i te cele my możemy sobie zmieniać, możemy je ustawiać cyklicznie w zależności od tego, co się u nas w szkole dzieje. Aczkolwiek strona musi mieć cel, ona musi do czegoś prowadzić, ona nie może sobie być tak po prostu i już, bo jak użytkownik nie będzie wiedział, o co chodzi i gdzie ma się poruszać, to, no to będzie zdezorientowany i wyjdzie. A najlepiej, jeżeli użytkownik do celu przejdzie za pomocą dwóch kliknięć. Dwa kliknięcia to jest takie maks w sieci, żeby użytkownik czuł się dobrze. Jeżeli zrobimy mniej i uda nam się zrobić mniej, co jest naprawdę bardzo trudne, to jeszcze lepiej. I strona, która bezpośrednio pokazuje, jak łączymy biznes z edukacją w ramach Erasmus+, tak? Czyli wspieramy polskie szkoły w organizacji, a polskim firmom oferujemy pracowników na bezpłatne staże. Czyli mamy tu konkretną korzyść, że będą w szkołach szkolenia i staże, a pracodawcy będą mieli pracowników, tak? I tutaj też wezwanie do działania, czyli call to action, woman in red, dowiedz się więcej. Proszę zobaczyć, zazwyczaj te call to action jest na takim mocno wyróżniającym się przycisku, kolorystycznie wyróżniającym się, zazwyczaj jest tam duża czcionka, pogrubiona, mocno widoczna i tego też chcemy od Państwa stron internetowych. Dobrze, i teraz drodzy Państwo, po tej całej serii moich wskazówek techniczno-wizualnych pewnie zastanawiają się Państwo, co jest ważniejsze, czy ten design, czy te funkcjonalności, czy ta treść, która jest ważna do pozycjonowania i to jest w zasadzie bardzo trudne pytanie, żeby odpowiedzieć na nie jednoznacznie, bo muszę Państwa uświadomić, że no niestety albo stety ważne jest wszystko, bo te wszystkie elementy składają się na doświadczenie użytkownika, na tak zwane user experience, czyli na to zadowolenie jego z odbioru Państwa szkoły, Państwa strony, Państwa szkoły, ale też Państwa szkoły, bo jakby nie patrzeć, to jest Państwa wizytówka w internecie. Więc ta suma doświadczeń i wizualnych, i technicznych, i treściowych jest bardzo ważna i tutaj musimy wypracować jakiś taki mądry kompromis, żeby tą stronę fajnie zorganizować. No właśnie, user experience, tutaj taka krótka definicja, wszystkie sygnały, które zdradzają, na ile użytkownicy są zadowoleni ze strony i można do nich zaliczyć na przykład długość wizyty, ilość odbić, czyli natychmiastowych wyjść, że ktoś wejdzie i od razu wychodzi, ilość odwiedzonych stron czy aktywność, na przykład komentarze, jeżeli mają Państwo blog. I polega to właśnie na zwiększaniu użyteczności, dostępności i przyjemności korzystania z serwisu, czyli ta przyjemność odbiorcy, przyjemność z tego, że
On obsuje z Państwa stroną, że on tam znalazł to, czego chciał. To jest właśnie to doświadczenie użytkownika, o które musimy zadbać i które jest kluczem do sukcesu, po prostu. Jak zbadać doświadczenie użytkownika? Uwaga. Jest kilka metod. Pierwszą i najtrudniejszą jest eye tracking, czyli jest to metoda, ja sobie tutaj popatrzę w moich też notatkach, żeby nie skłamać. Metoda polega na mierzeniu specjalną kamerką ruchu gałek ocznych klienta, odbiorcy strony. Oczywiście od razu pewnie mają Państwo wyobrażenie, jak to zrobić. No tak, w naszych takich warunkach domowych nie możemy tego zrobić. Raczej metoda badawcza do wykorzystywania przy jakichś większych projektach marketingowych na przykład. Drugą metodą jest click tracking i to już jest dostępne i w zasięgu naszej ręki. Tutaj dwa narzędzia dla Państwa, Hotjar i Heatmap. Hotjar jest narzędziem płatnym, ale w tej podstawowej wersji widziałam, że można go używać też bezpłatnie. Heatmap, wersja bezpłatna, troszkę taka toporna w użytkowaniu, ale pokazuje, co trzeba, więc czemu by nie skorzystać. Co to jest ten click tracking? To badanie polega na mierzeniu kliknięć odbiorców w określone punkty strony i zaznaczania tych punktów właśnie jako takie czerwone, czyli gorące, tam gdzie odbiorcy klikają najczęściej i niebieskie, zimne, gdzie klikają najmniej. Tak? Tutaj widzimy na slajdzie taki przykład. To jest taka mapa ciepła po prostu. Mapa ciepła naszej strony. Jeszcze kolejną metodą jest oczywiście standardowa ankieta, których mogą Państwo zapytać o poszczególne elementy. I tutaj zachęcam do, jeżeli już robienie ankiety, to pytanie reprezentatywnych przedstawicieli każdej grupy docelowej. Tak bym to ujęła, czyli na przykład uczniowie, nauczyciele, rodzice, nie wiem, społeczna lokalność, żeby później wyciągnąć jakiś mianownik wspólny z tych odpowiedzi, które Państwo uzyskają i zawrzeć najważniejsze rzeczy potrzebne dla wszystkich tych grup docelowych na stronie. Tutaj też napisałam Państwu takie przykładowe pytania. Jak często odwiedzasz szkolną stronę? Jakich informacji zazwyczaj szukasz? Z jakich urządzeń korzystasz, wchodząc na szkolną stronę? O jakich sprawach chciałabyś przeczytać na stronie? Jakie jest Twoje ulubione narzędzie komunikacji w internecie? Tutaj na przykład wskazówka, czy nie wdrożyć jakiegoś messengera, jakiegoś czatu online do szkolnej strony. I narzędzia do ankiet, narzędzie Google'a, ankietę Google'a i Typeform, gdzie możemy sobie bardzo ładnie te ankietki, możemy po prostu im nadać design fajny i ciekawy. Bezpłatne narzędzia oczywiście, więc zachęcam do korzystania. A najważniejszym takim narzędziem, do którego Państwa zachęcam do korzystania, jest Google Analytics. Czy słyszeli Państwo, może zapytam, czy słyszeli Państwo w ogóle o Google Analytics? Czy mają Państwo wdrożony Google Analytics w swoich szkolnych stronach internetowych? Tak, nie. Tak, nie. Słyszałam, ale czy wdrożone? Nie. Dobrze. Nie. Widzę, że jednak większość z Państwa nie słyszała o tym narzędziu. Jest ono, uwaga, bezpłatne. Także bardzo proszę już, najlepiej jak Państwo wrócą do pracy, choć chyba niektórzy już wrócili po wakacjach, wejść sobie, zalogować się i pobrać
pobrać taki specjalny kod, który wpina się na stronę internetową. Niestety z perspektywy kodu programistycznego, więc musi zrobić to osoba, która która się na tym zna. Ale co to narzędzie nam daje? To narzędzie daje nam mnóstwo bardzo wartościowych informacji o tym, kim są odwiedzający naszą stronę internetową. W jakim są wieku, więc od razu możemy tu wywnioskować, czy to rodzice, czy dzieci. Skąd, z jakich miejscowości klikają na naszej stronie. W przypadku uczelni wyższych możemy tutaj bardzo fajnie zobaczyć, skąd, z jakich lokalizacji studenci interesują się uczelnią. Co jeszcze? Możemy zobaczyć też zainteresowania tych osób, możemy zobaczyć, ile z tych osób powraca do nas, a ile osób jest nowych na stronie. Możemy porównać sobie jakieś okresy, na przykład ile osób wchodziło na stronę w okresie rekrutacji, a ile wchodzi po rekrutacji, tak? I jak to się przedstawia. Co jeszcze? Tak naprawdę to możemy sobie tam bardzo dużo takich zaawansowanych rzeczy poustawiać. Możemy sobie poustawiać obserwacje konwersji, czyli tych celów, jakie sobie na stronie zawrzemy, i Google Analytics będzie nam zliczał, ile formularzy zostało wypełnionych, ile zapisów na spotkania, ile zapisów na dni otwarte przeszło. Tak, wymaga to oczywiście odpowiedniej konfiguracji, ale niewątpliwie jest to bardzo fajne narzędzie. Chyba nie będę pokazywała, jak ono wygląda, bo dużo tam jest tego, ale proszę się po prostu zalogować swoim kontem Google, jeżeli Państwo mają, i będzie widać, co można tam podejrzeć. Można też podejrzeć odbiorców, użytkowników, którzy są online w danej chwili. Tak? Czyli widzimy też tych, którzy są na żywo. Drodzy Państwo, podsumowując, 9 na 10 kandydatów nie wie, do jakiej szkoły chce iść na początku poszukiwań w internecie. Dlaczego o tym mówię? Mówię dlatego, że mówimy dzisiaj o stronie internetowej, która jest bardzo ważnym narzędziem marketingowym, wizytówką Państwa szkoły w sieci. Ale chciałabym też przekazać taką świadomość, że nie tylko strona internetowa jest ważna, bo jeżeli tych 9 z 10 wejdzie na naszą stronę, to oni mogą nadal nie wiedzieć, tak? Mogą nadal nie podjąć tej decyzji zakupowej, że chcą iść do Państwa szkoły akurat. Dlatego mega istotne jest tutaj szukanie innych punktów styku tego odbiorcy z Państwa marką, z Państwa szkołą. Gdzie te punkty styku mogą być i co to są te punkty styku? To są wszystkie możliwe miejsca, w których klient, uczeń, rodzic może spotkać informacje o Waszej szkole. Na przykład może to być Facebook, czy też inne konta społecznościowe, nie wiem, Instagram, YouTube, LinkedIn, też bardzo ciekawe medium społecznościowe, a może to być po prostu, jako punkt styku możemy też potraktować dobrą obsługę klienta przez mail, czyli jeżeli ten człowiek napisze do nas z jakimś zapytaniem i my go sprawnie obsłużymy, to też jest bardzo ważny punkt styku tego odbiorcy z marką, i on buduje jakieś doświadczenie, tak? To doświadczenie użytkownika, jeden z elementów doświadczenia użytkownika, który jest, może być naprawdę bardzo istotny, a jak wiemy, diabeł tkwi w szczegółach, więc dbajmy o te szczegóły. I starajmy się właśnie, żeby rodzice, uczniowie mieli możliwość zobaczenia informacji o szkole nie tylko poprzez stronę internetową, ale też w innych miejscach. Wiem, że to wymaga pracy, ale proszę mi wierzyć, że się opłaca. Zresztą z tego, co obserwuję, to szkoły prywatne bardzo często już dość mocno marketingowo działają.
i chciałabym, żeby szkoły państwowe też na ten poziom weszły, bo drodzy Państwo, no niestety nauka nie obroni się sama i w tym momencie już ta merytoryka nie jest tak naprawdę najważniejsza, bo my przygotowujemy dzieci do życia w przyszłości, a nie wiemy, jaka ta przyszłość będzie, więc no starajmy się też, żeby ta nasza edukacja była fajna, ciekawa dla nich, sposób tej edukacji był fajny, ciekawy dla uczniów, dla ich rodziców, żeby czerpali z tej edukacji korzyści. I naprawdę ja osobiście chciałabym, żeby szkoły, marketing szkół naszych polskich wyglądał już tak, jak to wygląda na Zachodzie czy w Stanach, gdzie powstają specjalne firmy doradcze, które pokazują, jak edukować mądrze, jak edukować innowacyjnie. Czy strona główna powinna być skondensowana, czy raczej jak najdłuższa i jak najobszerniejsza? Na przykład ta polecana waldorfska jest dość długa i rozbudowana. Czy iść w tym kierunku? Już sobie patrzę jeszcze raz na tą stronę. Tak, ona jest dosyć długa, ale proszę zobaczyć, jak duże tam są te elementy i jak duże są czcionki i jak to jest widoczne. Więc generalnie, jeżeli jest ta przejrzystość, czystość, widoczność, to wydaje mi się z mojego doświadczenia, że długość tutaj już nie będzie miała takiego znaczenia, ale rzeczywiście ten element, który mi się tam bardzo długo z tymi zdjęciami takimi wyświetla, może mógłby być krótszy, może bym to zrobiła po prostu w rozwinięcie po dodatkowym kliknięciu, żeby tutaj nie generować dodatkowego scrollowania, ale generalnie tak. I gdybym miała na tą stronę też popatrzeć pod takim kątem celu, nie wiem, czy mogę w zasadzie tutaj za dużo powiedzieć, tak? No, czy widzimy w pierwszym, czy Państwo, może inaczej, czy widać w pierwszym, na pierwszy rzut oka, jaki tutaj mamy, co my mamy na tej stronie wykonać, jaką akcję ma odbiorca wykonać? Czy rozumiemy tak na pierwszy rzut oka, na pierwsze przeczytanie tego, co tutaj jest, czy my wiemy, co my mamy dalej zrobić? Czy jest to wezwanie do działania, czy jest to call to action? Ono jest, ale niżej, prawda? Jest, ale niżej i oczywiście mam na myśli tutaj rekrutację, czyli ten przycisk rekrutacji. O, i jest też drugie call to action, umów spotkanie. Myślę, że długość, jeżeli chodzi o samą długość, aż tak bym się do tego nie przywiązywała, jeżeli elementy są czyste, duże, widoczne, żeby przykuwają oko, a tą najobszerniejszość, to na pewno nie szłabym tutaj w obszerne treści, na pewno nie szłabym w jakąś taką obszerność linków, zakładek, podstron w menu, raczej minimalizm. Zawsze możemy na stronie pokazać te rzeczy, które chcemy pokazać odbiorcy, a to, co musimy na tej stronie zawrzeć, bo wymaga od nas system, też może być zawarte, ale niekoniecznie pokazane aż w tym górnym menu. Możemy mieć menu dolne, zawarte w stopce i tam mieć więcej takich mini linków, które muszą po prostu być, bo muszą. Cześć, pozwoliłam sobie wrócić do Was. Pierwsza rzecz... Iza, bardzo Ci dziękuję i gratuluję Ci inauguracji Twojej webinarowej i myślę, że nie tylko ja mam poczucie, że zalałaś nas wręcz inspiracjami, radami, narzędziami, linkami, zasadami i wszystkim, co mogłaś ze swojej wiedzy i ze swojego doświadczenia. I bardzo Ci dziękuję, że zdecydowałaś się to zrobić właśnie na naszej konferencji. Jeżeli ja mogę też jeszcze coś dodać od siebie, to tak, to co Ewa powiedziałaś, jeżeli by się pojawiły Państwu jakieś pytania po przysłowiowym przespaniu się z informacjami, to zachęcamy do wysyłania ich do nas. Gdyby mieli też Państwo pytania jakieś bezpośrednio takie związane z marketingiem, to teraz też piszę Państwu maila,
do siebie i zachęcam do dalszego kontaktu. Dziękuję Wam bardzo za tą godzinę z kawałkiem i do następnego razu, do kontaktu, do wspólnego spotkania się i zrobienia może czegoś. Do zobaczenia. Do zobaczenia.